Zakup złota to nie jest inwestycja. Inwestycja to jest takie ulokowanie kapitału, który ma nam dać jakieś odsetki, jakiś zysk. Złoto nam co do zasady nie ma żadnego zysku dawać. Złoto służy do zamrożenia naszego kapitału, uchronienia naszego kapitału przed wszelkiego rodzaju ryzykami. Szczerze powiedziawszy, to chyba większym ryzykiem jest ryzyko zgubienia walorów niż ich kradzież, że średnio Polak ma między 1 a 2 uncje złota. A Niemcy mają na przykład 10 podobno. Sentyment się zdecydowanie zmienił w Polsce, jeżeli chodzi o zainteresowanie w kruszce inwestycyjne. Sprzedaż spadła niektórym dealerom o 70%. Myślę sobie też, że ci ludzie się szykują do takiego scenariusza, że dojdzie wcześniej czy później do hiperinflacji i do załamania wiary poszczególne waluty papierowe i oni już szykują taką kotwicę, na której będzie oparty PEG przyszłej waluty. Nikomu nie należy o tym mówić. Moja recepta na tego typu zapytanie jest taka, że należy na kawałku kartki napisać po prostu informacje i włożyć w dokumenty, które ktoś będzie przeglądał po śmierci takiej osoby. Są tacy ludzie, którzy uznali ostatnio, że złoto jest niepotrzebne, bo już się do wojny przyzwyczaili i pandemia minęła, więc dochodzą do wniosku, że to złoto, które mają, to im jest niepotrzebne. To też jest, myślę sobie, błędna strategia, bo jeszcze historia, myślę sobie, różnych niespodzianek nam dostarczy. Nigdy się nie zetknąłem z taką sytuacją, żeby jakiś klient był szykanowany ze strony urzędów za to, co kupił, czy co sprzedał. A ja bym był pierwszą osobą, która by się dowiedziała o tym, że Urząd Skarbowy pyta o pochodzenie środków na koncie osobistym. Jeżeli się trzyma rezerwy w walutach obcych, to się wspiera i finansuje w pewien sposób obcy rząd. Tak, bo jeżeli masz dolary, no to ty swoje produkty wymieniasz na swoją walutę, kupujesz za to dolary i płynie kapitał w stronę Ameryki, gdzie się te pieniądze, ten twój kapitał, gdzie się wyda w twoim imieniu. Partnerami kanału są Ostko Content Marketing. Tworzymy treści, które skłaniają twoich klientów do działania. Magazyn firma.pl. Serwis internetowy dla właścicieli małych biznesów. Polski Fundusz Sukcesyjny. Pomagamy firmom przygotować się do sukcesji. Cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale Biznes na Ostro. Rozmawiamy tutaj regularnie o finansach, przedsiębiorczości i inwestowaniu. Zapraszam do mojego kanału bardzo ciekawych gości, którzy nam przybliżają różne aspekty zarabiania pieniędzy. Zanim przedstawię wam, jak tradycyjnie, mojego dzisiejszego gościa, przypominam wam o subskrypcjach, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Dzięki temu nie ominiecie żadnego z kolejnych materiałów. Przypominam też o łapkach w górę, o komentarzach. To pomaga algorytmowi YouTube'a pokazywać te treści szerokiemu gronu. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, podoba wam się to, co robię, możecie postawić mi kawę. Odpowiedni link znajduje się pod tym filmem. A więc zaczynajmy. Jak zwykle 3, 2, 1, startujemy. A moim dzisiejszym gościem jest Przemysław Słomski z 79 Element i będziemy rozmawiać o złocie, srebrze i innych metalach. Cześć, witam cię serdecznie. Cześć, witaj Szymon, dziękuję za zaproszenie. Złoto kojarzy nam się przede wszystkim z inwestowaniem na trudne czasy, ale kiedy przejrzy się kursy złota, to w momentach takich najbardziej newralgicznych dla historii, jakieś wojny, czy też wszelkiego rodzaju konflikty, czy po prostu jakieś niebezpieczeństwa w gospodarce, nie zawsze było tak, że kurs złota bardzo szybko rósł albo też spadał. Jak w ogóle podchodzić do kursu złota, zanim w ogóle zajęlibyśmy się inwestycjami w ten kruszec? No bo wielu jest takich, którzy nie rozumieją, jak czytać te kursy złota. Więc to z tymi kursami złota to jest tak, że to rzeczywiście może dawać jakieś mylne czucie tej sytuacji, która była. Złoto to jest historia wielu tysięcy lat i przez te wiele tysięcy lat historia różnie się układała. Czasem złoto było
pieniądzem, po prostu bezpośrednio. Czasem to był system mieszany, w którym było i srebro, i złoto z różnymi proporcjami wymiany. Czasem to był system, w którym, teraz się coraz bardziej zbliżam do naszych współczesnych czasów, czasem to był taki system, w którym waluta była przywiązana do złota, a czasem to był taki system, w którym żadnego przywiązania nie było, tak jak teraz mamy. No i rzeczywiście, w zależności od czasów i od okoliczności mogło być tak, że w żaden sposób ten kurs nie odpowiadał rzeczywistości. Dajmy na to, w 1939 roku wybucha wojna i w Ameryce kurs złota do dolara się nie zmienia. Można powiedzieć, nic się nie dzieje. 20 dolarów z haczykiem kosztuje uncja złota. A u nas się tymczasem różne cuda dzieją. Najpierw te przywiązanie jest do 1 września, potem go nie ma, pojawia się czarny rynek, galopująca hiperinflacja walut okupacyjnych Generalnej Guberni i tak dalej. Potem wojna się kończy, nowa waluta, teoretycznie przez rubla powiązana do złota. Także to cuda się różne dzieją i rzeczywiście patrzenie tylko na wykres nie daje nam żadnej wiedzy. To na co zwracać uwagę, kiedy chcielibyśmy zacząć inwestycje? Znaczy w ogóle, zanim zaczniemy dokładnie mówić o tej inwestycji, to powinno się zadać pytanie, czy jest sens i dlaczego jest sens inwestować w kruszce? No bo dzisiaj pieniądze tak naprawdę nie są już oparte na standardzie złota, tak jak to było kiedyś. Mówi się trochę o powrocie do tego standardu złota, ale czy to jest realne? Po pierwsze, trzeba powiedzieć i zaznaczyć bardzo wyraźnie, że zakup złota to nie jest inwestycja. Inwestycja to jest takie ulokowanie kapitału, który ma nam dać jakieś odsetki, jakiś zysk. Złoto nam co do zasady nie ma żadnego zysku dawać. Złoto służy do zamrożenia naszego kapitału, uchronienia naszego kapitału przed wszelkiego rodzaju ryzykami, przed podatkiem inflacyjnym. Złoto ma za zadanie takie ulokowanie kapitału, które nie staje roszczeniem. Bo jeżeli sobie ulokujemy pieniądze czy walutę w banku, no to ona w tym momencie się staje naszym roszczeniem wobec tego banku. Więc tutaj złoto to jest zupełnie inna klasa aktywa niż jakiekolwiek inne tradycyjne formy inwestowania. No i teraz pytanie, czy warto w taki instrument wskakiwać, jakim jest złoto? No ja tutaj może mi ktoś zarzucić nieobiektywizm, tak? Jakiś konflikt interesu, no bo to jest w sumie mój biznes, że ja złotem handluję, kupuję i sprzedaję. Ale ja to robię dlatego, żeby, no taką mam trochę misję pomagania ludziom, więc ja to tłumaczę w ten sposób, że złoto pomaga uchronić się przed różnymi rzeczami, które na nas czyhają. Typu właśnie inflacja, roszczenia ze strony państwa, różnego rodzaju ryzyka. Więc czy warto? Moim zdaniem jakąś część naszego kapitału warto sobie zamrozić w złocie. I to się historycznie sprawdza, jeżeli się popatrzy na historię świata. Ktoś tam mówi, no złota nie zjesz. Ja myślę sobie, że to nieprawda. Złoto jest ostatnią rzeczą, którą kupuję w okolicznościach żywność. Także złoto jak najbardziej się zje. Nie zje się natomiast zapisów cyfrowych na koncie, czy też banknotów. Kiedy najlepiej kupować złoto? No bo są różne historie, są różne momenty w historii, w gospodarce. Czy my powinniśmy na to zwracać w ogóle uwagę, czy raczej jest to mniej ważny aspekt? Są dwie zasadnicze, najpopularniejsze strategie. Jedna strategia jest taka, że kupujący sobie rozkłada ten zakup w czasie i w ten sposób uśrednia cenę i się w ogóle tym nie stresuje, jaka będzie cena w danej chwili, bo sobie w ogóle to nie ma znaczenia dla niego. A druga strategia jest taka, że kupuje się w dołkach, gdy cena jest atrakcyjna. Ja osobiście bardziej się przychylam do tej drugiej strategii. Uważam, że jeżeli jest dołek i dobra cena, to warto sobie kupić, a jeżeli jest górka i panika, to wtedy raczej nie należy kupować, tylko cieszyć się tym kursem, który się kupiło w dobrych czasach. No dobrze, kupiliśmy już to złoto. Jakie, to powiemy o tym za chwilę, ale teraz jest jeszcze ważne pytanie, na które odpowiedzi nie znalazłem w wielu różnych materiałach, które były o złocie. Kiedy złoto sprzedawać?
Bo kupno złota kojarzy nam się właśnie z tym, że dobra, kup i trzymaj, być może przekażesz je kolejnym pokoleniom, dzieciom, wnukom i tak dalej. No ale to po co nam ma być to złoto, skoro teoretycznie nie będziemy mieli horyzontu do sprzedaży? Kiedy takie złoto warto sprzedawać? No moim zdaniem na emeryturze jest warto takie złoto sprzedawać, jako forma zabezpieczenia emerytalnego. Nawet mamy takie sytuacje dość powszechne. Są ludzie, którzy za komuny sobie jakieś tam złoto, najczęściej to są tak zwani prywaciarze, prywatna inicjatywa, wszelkiego rodzaju przedsiębiorcy, którzy za komuny byli na tyle sprytni, że uciekli od walut papierowych. No i ci ludzie są dzisiaj, przechodzą na emeryturę albo są na emeryturze i przychodzą z pojedynczymi monetami raz na jakiś czas, sobie je wyprzedają. Są też takie sytuacje, że ktoś jest podstawiony trochę pod ścianę. Na przykład są ludzie, którzy mają problemy zdrowotne w pewnym momencie i muszą korzystać wtedy z tego zasobu, więc sprzedają. Są ludzie, którzy mają różnego rodzaju inwestycje i czy to jakąś nieruchomość mają, chcą kupić, czy jakiś biznes otworzyć, oni też to sprzedają. No są ludzie, którzy to odziedziczyli. To jest taka grupa, szczerze powiedziawszy, z którą nieprzyjemnie się robi interesy, bo to są często ludzie nieszanujący niestety tych poprzednich pokoleń i ich wysiłku oszczędzania. No co tam jeszcze jest? Są tacy ludzie, którzy uznali ostatnio, że złoto jest niepotrzebne, bo już się do wojny przyzwyczaili i pandemia minęła, więc dochodzą do wniosku, że to złoto, które mają, to im jest niepotrzebne. To też jest, myślę sobie, błędna strategia, bo jeszcze historia, myślę sobie, różnych niespodzianek nam dostarczy. A kto kupuje złoto? Jakiego typu to są ludzie? No zdecydowanie są to mężczyźni. Myślę, że 90 kilka procent klientów to są mężczyźni. To są ludzie w różnym wieku, od 20 kilku lat, jak zaczynają pierwszą pracę, aż przez wiek średni, aż do takiego wieku, no już po średnim wieku, takim dojrzałym wieku, około 50, tak. A co kupują inwestorzy ci początkujący chętniej? To są monety, czy to są raczej sztabki? I jaka jest różnica w tych obu produktach? Wiesz co, wszystko tak naprawdę ludzie kupują. My mamy w naszej ofercie sklepowej, zdaje się, największą różnorodność produktów z metali szlachetnych w całej Polsce. Mamy kilkaset produktów różnego rodzaju aktywnych, więc tutaj odpowiedź na to pytanie nie jest możliwa. Co jest najlepszą formą, jakim ten kruszec jest zamrożony, tak? Czy to są sztabki, czy moneta, jak monety, to jakiego rodzaju. Często ludzie szukają różnego rodzaju promocji, no bo ja i także inni twórcy, czy inni handlowcy, ludzie są poinformowani, że trzeba zwracać uwagę, żeby cena za gram czystego kruszcu była jak najniższa. Więc ludzie też pytają o to, jak najbardziej, jak najkorzystniej można kupić, czy to srebro, czy złoto. My nawet specjalnie stworzyliśmy taką grupę na Facebooku, w której nazywa się to Spodlady 79 element. To jest taka grupa, na którą wrzucamy różnego rodzaju produkty inwestycyjne, czy produkty lokacyjne z niskim premium, czyli jak najbliżej tej ceny spot, ceny giełdowej metalu. I to się cieszy dużym powodzeniem. Ludzie wolą kupić coś na przecenie niż coś nowego. I przy okazji to są takie, daje to taką frajdę kolekcjonera, tak? Bo można kupić jakąś monetę, która wyszła w niskim nakładzie, zwykle nie jest w sprzedaży i tak dalej. Albo na przykład sztabka, która jest bez certipaku, bez tego opakowania. No to też jest fajna rzecz, bo można wtedy bez stresu sobie to wziąć w dłonie i się trochę z tym metalem zapoznać. No właśnie, złoto daje nam też duży poziom anonimowości. Nawet jeżeli wybieramy się do miejsc, gdzie takie złoto fizyczne możemy kupić, często nawet nie jest sprawdzana nasza tożsamość, szczególnie przy tych małych, mniejszych sztabkach. Regulacje są zorganizowane w ten sposób, że do kwoty 15 tysięcy euro podawanie danych jest nieweryfikowane, deklaratywne. Ludzie z tego korzystają bardzo obficie. Ja uważam, że mogłoby być zawsze bardziej to zliberalizowane, ale jest jak jest.
Nigdy się nie zetknąłem, a pracuję w tej branży kilkanaście lat. Nigdy się nie zetknąłem z taką sytuacją, żeby jakiś klient był szykanowany ze strony urzędów za to, co kupił, czy to sprzedał. A ja bym był pierwszą osobą, która by się dowiedziała o tym, że Urząd Skarbowy, wiesz, pyta o pochodzenie środków na koncie osobistym. Także to jest deklaratywne i dosyć szybko takie dane, nawet jeżeli są jakieś zbierane, na przykład na stronach internetowych, to one dość szybko tracą aktualność. Bo wiesz, ktoś się gdzieś wyprowadził, ktoś coś sprzedał i tak dalej, i tak dalej. Także nie sądzę, żeby te dane miały kiedykolwiek być wykorzystane w jakimś złym celu. Nic na tą chwilę nie wskazuje. Są osoby, które chciałyby zainwestować w złoto fizyczne, chciałyby kupić monety czy sztabki, ale uważają, że jest to zbyt ryzykowne, głównie ze względu na ryzyko kradzieży. No bo tu mamy mały element, który jest bardzo wartościowy i tak naprawdę nie za bardzo wiadomo, co z tym później zrobić, jak to przechowywać, gdzie to schować, co powinniśmy z tym złotem zrobić, jeżeli już je zakupimy. Szczerze powiedziawszy, to chyba większym ryzykiem jest ryzyko zgubienia walorów niż ich kradzieży. Częściej się spotykam z taką sytuacją, że ktoś mi się przyznaje, że gdzieś coś położył i nie może znaleźć. Mamy jako posiadacze kruszców na pewno przewagę, taką przewagę czasu nad potencjalnymi złodziejami, więc możemy sobie te walory, te kilka monet schować w takim miejscu, w którym złodziej raczej nie zajrzy. Mam na myśli jakieś wydrążenia w ścianie, wydrążenia w meblach, wydrążenia gdzieś tam, grzbiet książki. To są rzeczy, wiesz, oglądając takie różnego rodzaju medialne obrazki, gdzie jak wygląda mieszkanie po włamaniu, to zwykle to są powywracane szafy. Wiesz, wybebeszone półki. Raczej złodzieje się obawiają tak zwanych cichych alarmów i nie mają siły i chęci bardzo dociekliwego przekopywania mieszkania. Także mamy zdecydowanie przewagę nad przestępcami. Te obawy są, o bezpieczeństwo są nieuzasadnione. Większym ryzykiem jest to, co się dzieje z naszymi oszczędnościami tak po prostu. No bo jeżeli mieliśmy przed tymi wszystkimi pandemiami 3 czy 4 lata temu, nasze oszczędności były warte 2 razy więcej niż dziś. Tak? Czyli mając 1000 złotych zaoszczędzone w 2019 roku, możemy sobie kupić połowę tego, co mogliśmy kupić wówczas. Tak realnie, zgodzisz się ze mną. No to przecież ukradziono nam połowę. Wszystkim ukradziono, całemu krajowi ukradziono połowę. A my tutaj porównujemy tą sytuację do tego, że ktoś mógłby się nam włamać ewentualnie. To jakie to jest ryzyko, tak? Ryzyko 1%, 0,5% versus tego, że już nam 50% A odbrali. da się ubezpieczyć złoto, które mamy w domu? Bo jak się przejrzy chociażby standardowe warunki ubezpieczeniowe tych największych, najpopularniejszych firm, no to tam zwykle jest wyłączenie, że z kradzieży wyłączone są z odszkodowania, wyłączone są gotówka, często biżuteria i nawet złoto. Czy my jesteśmy w stanie to jakoś jeszcze inaczej zabezpieczyć? Niestety polski rynek ubezpieczeniowy jest rynkiem niedojrzałym i wiele ubezpieczeń, które są w Polsce dostępne, no to są bardzo drogie, a część ubezpieczeń w ogóle jest niedostępna. Ja się na przykład ubezpieczyłem za granicą na życie i płacę za swoje ubezpieczenie połowę tego, co bym płacił w Polsce. Za taką samą kwotę, na taki sam okres. Więc to tak wygląda. Nie można na przykład skrytek depozytowych ubezpieczyć w Polsce, mimo tego, że to są skrytki w banku, gdzieś tam. Banki to odchodzą od tej usługi, ale nadal jakieś tam te skrytki są do wynajęcia, nikt tego nie chce ubezpieczyć. Jest wiele takich rzeczy, które się w Polsce nie będą ubezpieczyć. Za granicą wiem z doświadczenia, że można sobie bez żadnego problemu biżuterię ubezpieczyć, a w Polsce nawet reklamy na Facebooku widziałem ostatnio ubezpieczenia pierścionka zaręczynowego.
A w Polsce jakoś nie wiem, coś z tym rynkiem ubezpieczeniowym, ta niewidzialna rynka rynku jakoś nie zadziałała w tym aspekcie. A jeżeli byśmy mieli do czynienia z takim porównaniem złoto-srebro, jakie są różnice między tymi dwoma kruszcami? No przede wszystkim gęstość kapitału jest inna. W dłoni możesz zamknąć spokojnie, wiesz, 100 tysięcy złotych, albo jak masz duże dłonie, to i 200. Więc to na pewno to. Złoto jest dużo trwalsze, jeżeli chodzi o czynniki zewnętrzne. Złoto się nie pokrywa żadną patyną, żadnymi plamami, a srebro niestety tak. No i premium jest też niższe, czyli ta cena ponad wartość rynkową, ponad wartość giełdową. Złote monety można kupić w cenie, no na przykład teraz w tej chwili mamy sztabkę w promocji 250 gram złota i to sprzedajemy w cenie spot, czyli tyle, ile wynosi cena giełdowa metalu. A w przypadku sztabek srebra, no to cena metalu plus 20% na przykład. No więc tutaj to jest większy problem, tak? Czy są dane, ile my Polacy mamy swojego złota pochowane gdzieś w domach, na strychach, w piwnicach? Wiesz co, widziałem kiedyś takie wyliczenie, że średnio Polak ma między 1 a 2 uncje złota. A Niemcy mają na przykład 10 podobno, statystycznie, na osobę. Oni są liderem. Zainteresowanie kruszcami w Polsce rośnie, czy raczej utrzymuje się na tym samym poziomie? No i na przykład wzrasta w momentach, kiedy robi się na świecie czy na rynku niezbyt przewidywalnie. Zainteresowanie kruszcami w Polsce jest przyzerowe. Zainteresowanie jest symboliczne i dotyczy bardzo wąskiego grona ludzi, którzy muszą dwa warunki spełnić łącznie. Jeden to jest taki, że muszą mieć środki na to, a drugi warunek jest taki, że muszą jakby odkryć taki sposób zabezpieczenia kapitału. Sentyment się zdecydowanie zmienił w Polsce, jeżeli chodzi o zainteresowanie w kruszce inwestycyjne. Sprzedaż spadła niektórym dealerom o 70% w stosunku do tych lat pandemiczno-wojennych. I wpadamy w taką pułapkę tego, że większość inwestorów czy oszczędzających zaczyna być zdania, że oszczędzanie w metalach nie ma sensu. Bo tak jak wspominałem na początku, uważają, że już takich dramatycznych momentów nie będzie. No i oczekują bardzo często od złota oczekują, że to będzie jakiś zarobek na tym. A złoto nie daje zarobku i czują się, że tak powiem, no, tacy niezaspokojeni w swoich ambicjach. Trochę się tak czują, jakby kupili autokasko na samochód, a nic się nie stało. Po co wydawać pieniądze w takim razie? No ale też jak obserwujemy doniesienia medialne, to widać, że część krajów, część rządów kupuje złoto i te zakupy są rekordowe w stosunku do tego, co było w ubiegłych latach. Jak wygląda różnica w podejściu do kupowania złota przez rządy, a przez prywatnych inwestorów? Dlaczego rządy kupują złoto, a prywatni inwestorzy nie chcą się do tego Są przekonać? dwa zasadnicze powody. Pierwszy powód jest taki, że to nie są ich pieniądze. Nie muszą tych pieniędzy sami oszczędzić. Nie musi, ta osoba, która kupuje złota za miliard złotych, nie musi tego miliarda sama zarobić i go oszczędzić. A po drugie, tam siedzą profesjonaliści w tych bankach centralnych. Oni wiedzą, jaka jest natura waluty papierowej, że to jest tylko no, kawałek zadrukowanego papieru, zapis w komputerze, że jest to roszczenie wobec emitenta, że jeżeli się trzyma rezerwy w walutach obcych, to się wspiera i finansuje w pewien sposób obcy rząd. Tak, bo jeżeli masz dolary, no to ty swoje produkty wymieniasz na swoją walutę, kupujesz za to dolary i płynie kapitał w stronę Ameryki, gdzie się te pieniądze, ten twój kapitał, gdzie się wyda w twoim imieniu. No to z tą całą świadomością zarządzający bankami centralnymi wiedzą, że trzeba mieć pozycję w złocie. Myślę sobie też, że ci ludzie się szykują do takiego scenariusza, że dojdzie wcześniej czy później do hiperinflacji i do załamania wiary w
poszczególne waluty papierowe i oni już szykują taką kotwicę, na której będzie oparty PEK przyszłej waluty. Czyli ktoś kiedyś, no bo wiesz, waluta, która obiega na terenie Polski, teraz nazywana złotówką, nowym złotym, to w historii wielokrotnie była już resetowana do zera. Pierwszą walutą papierową, która była na terenie Polski, to była waluta wyemitowana na potrzeby powstania kościuszkowskiego, insurekcji kościuszkowskiej. I ona funkcjonowała bardzo króciutko, bo powstanie upadło i waluta razem z nią. Potem były kolejne waluty, powstanie potem było 1831 roku, zwane listopadowym, potem styczniowym. Oni wszyscy generowali papiery, które się potem okazywały bez wartości. Potem przyszli zaborcy, oni też się nauczyli, że można generować bezwartościowe papierki, a szczególnie w tym dobrze byli Austriacy. Potem były wojny, znowu waluta to straciła wartość, za komuny dwa razy. No i teraz już widzimy, że waluta straciła, nasza nowa złotówka straciła większość swojej siły nabywczej. Uncję złota można było kupić, gdy wprowadzono polską złotówkę, tą nową, uncja złota kosztowała 1000 zł. Dzisiaj kosztuje 8, ponad. Litr benzyny kosztował złotówkę, dzisiaj kosztuje ponad 6. Więc jak się to przeliczy i ekstrapoluje, no to się po prostu trzeba sobie zdawać sprawę, że wcześniej czy później ta waluta również będzie hiperinflacyjna i znowu całą wartość straci. Czy to będzie w perspektywie 10 czy 20 lat, czy 50, ale się to kiedyś stanie. No i ktoś, kto kupuje w NBP złoto, to prawdopodobnie myśli bardzo, że tak powiem, strategicznie i przygotowuje się, że kiedyś będzie trzeba tego nowego złotego wydrukować i na tym banknocie znowu napisać, że to jest super waluta, najlepsza na świecie, obowiązkowa i że ona jest gwarantowana przez NBP czy tam przez jakiś kolejny rząd złotem na przykład. I dlatego tak się to dzieje. No właśnie, ale też pieniądz elektroniczny oparty na złocie, mówi się o nawet takim, czy to europejskim, czy nawet globalnym pieniądzu elektronicznym. No niewykluczone, to jest zrobienie takiego systemu walutowego jest doskonałym interesem, no bo wyobraźmy sobie, że taki system będzie pobierał mały procent takiej transakcji. Nie wiem, tam parę groszy od złotówki, grosz od złotówki i tak dalej. Albo będzie na tym na spreadzie oparty, taki, że w innej cenie kupujesz te złoto, a w innej sprzedajesz. No to wprowadzenie takiego systemu przez dowolne poważne państwo, na przykład Chiny, to by było dla nich jak kopalnia złota. Ogromne pieniądze, gdyby cały świat się chciał taką walutą wymieniać. Prawdopodobnie oni z tego względu właśnie też kupują złoto, bo chiński bank jest ogromnie łasy na złoto. Nie dość, że kupują całą produkcję Chin, po prostu cała produkcja złota jest wykupywana przez bank centralny, to dodatkowo jeszcze dokupują za granicą. Więc oni się szykują na taki scenariusz, że to złoto będzie im do czegoś potrzebne. No dobrze, ale też osoby, które nie są przekonane do złota, podają taki argument, że zdarzały się w historii przypadki, kiedy państwa, rządy rekwirowały złoto należące do prywatnych obywateli. Czy takie ryzyko jest spore? Próbowały. Na przykład podaje się często taką sytuację związaną z zarekwirowaniem złota przez Roosevelta w latach 30. w Ameryce. Dane, do których ja dotarłem, mówią o tym, że udało się zebrać z rynku 30% kruszcu, czyli praktycznie tylko to, co było w kasach banków i w skrytkach bankowych. A tak normalnie ludzie nie ustawiali się w kolejkach, żeby te złoto oddać. Nie było też przypadku, żeby żandarmi chodzili po domach i te 20-dolarówki ludziom wyrywali z kieszeni pod karabinem. Ja mam w swoim sklepie bardzo dużo różnych złotych monet historycznych. Marki, ruble, szylingi, dolary, no mnóstwo tego jest. I suwereny. I to pokazuje, że tego typu działania delegalizujące się nigdy nie sprawdzały. Rządy coś tam próbowały wyrwać od ludzi, ale ludzie się tego generalnie nie oddawali. Więc ja przyjmuję taki argument, że nam to wszystko zarekwirują. Ja to przyjmuję jako taki argument racjonalizacji decyzji. Bo wiesz, badania dotyczące podejmowania decyzji przez ludzi pokazują,
że najpierw człowiek podejmuje decyzję, a potem znajduje na to racjonalizację. I ze złotem, z lokacyjnym też tak jest. To znaczy, najpierw ludzie mówią, a nie, to wydać na głupoty, a dopiero potem mówią, a bo jakbym to i tak to kupił, to i tak mi to zabiorą. Więc tak to funkcjonuje. I to jest taki mit, który można 1000 razy obalić, po prostu pokazując te monety, że one funkcjonują, czyli nikt ich nie zabrał, nie przetopił, a mimo to ten mit się dalej będzie w społeczeństwie szerzyć. Kiedy inwestujemy na przykład na rynkach finansowych, kupujemy i sprzedajemy akcje, inwestujemy za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych czy też innych tego typu programów, to nie mamy często lęku przed tym, czy jakiegoś strachu przed tym, żeby się chwalić tym, że w ten sposób pomnażamy swoje pieniądze i inwestujemy w ten sposób. Ale w momencie, kiedy decydujemy się na zakup złota, zdarza się, że nawet nie chwalimy się najbliższym, że takiego zakupu dokonaliśmy. Komu powiedzieć o tym, że kupiliśmy złoto? Bo nieraz zdarzało się w historii, że na przykład starsza osoba kupiła kilkanaście lat wcześniej złoto. Nikt o tym złocie nie wiedział i zupełnym przypadkiem takie złoto odnajduje się później w domu. Co zrobić, żeby kupić złoto i żeby ono przetrwało nas, jeżeli nie zdążymy tego złota sprzedać? Nikomu nie należy o tym mówić. Moja recepta na tego typu zapytanie jest taka, że należy na kawałku kartki napisać po prostu informacje i włożyć w dokumenty, które ktoś będzie przeglądał po śmierci takiej osoby. Na przykład można to do koperty włożyć i zakleić, napisać na tym otworzyć po mojej śmierci albo otworzyć za 10 lat. Takie rzeczy ludzie robią, albo napisać plan B i to zakleić. Ktoś to wcześniej czy później, robiąc porządki, znajdzie i tam można napisać: o, tu mam tyle i tyle uncji w blacie kuchennym czy w nodze od stołu. Ja mam taki kanał na YouTubie, w którym pokazuję różne tego typu rzeczy. Tam jest w jednym z filmików pokazany, jak chowam taką chyba właśnie ćwierćkilogramową sztabkę złota do nogi od mebla IKEA. I po prostu napisaj na kartce w nodze i zajrzyj do nogi od szafki, tak? Czy tam w blat zajrzyj, tu i tu. I już, i to się przekazuje tak w ten sposób. Natomiast czasami są takie sytuacje, w której ja jestem bezradny, bo sam nie wiem, co mam zrobić. Takim przykładem jest taki moment, w którym przychodzi do mnie klient i mówi: wie pan, jestem zadowolony i tutaj wszystkim moim znajomym mówię, żeby z pana usług skorzystali. Ja sobie myślę, z jednej strony to jest fajne, bo ktoś jest zadowolony i ktoś mnie poleca, ale z drugiej strony ten człowiek się wystawia na niebezpieczeństwo, tak? Bo nie wiadomo, jacy to są ludzie. Są różni ludzie, tak? Statystyki policyjne mówią, że 80% ofiar zabójstw zna swoich oprawców i ich samych wpuszcza do domu i tak dalej. No to o czymś mówi. Także nikomu nie należy o niczym mówić, do niczego się przyznawać, ani zachęcać, a szczególnie właśnie zachęcać do zakupu kruszców, bo to jest taka sytuacja, znowu psychika ludzka się odzywa. Jeżeli się kupi kruszec i on po miesiącu będzie więcej wart, no to będzie moja jakby, tak, zasługa jako ta osoba, która to kupuje. A jeżeli spadnie, no to nie będzie moja wina, tylko to będzie wina tej osoby, która mi to poleciła, tak? To on mnie oszukał, bo mi źle powiedział. Także nikomu nie warto nic polecać. No to jak z perspektywy twojej jako przedsiębiorcy, biznesmena, prowadzi się ten interes, skoro rekomenduje się, żeby o tym nie mówić, że się skorzystało z twoich usług? No jakoś sobie muszę radzić. Rzeczywiście, biznes jest ciężki, bo ba bardzo niskomarżowy i bardzo dużo jest konkurencji. Radzimy sobie w ten sposób, że bardzo skrupulatnie wydajemy pieniądze. Staramy się nie mieć żadnych takich placówek, które pochłaniają ogromne pieniądze. Nie zatrudniamy zbyt dużo ludzi, więc to trzymamy po prostu w ryzach wydatki. Tak? Nie mamy żadnych. W telewizji nie występujemy, w prasie nie piszemy, nie zamawiamy wielkich reklam i artykułów. I jakoś to, albo na Google. Google to jest szczególnie taki sposób zdrenowania się z pieniędzy, który te AdWords to jest
totalnie zmarnowane środki i jakoś dajemy radę przez te kilkanaście ostatnich lat utrzymać na powierzchni. Chciałem jeszcze chwilę porozmawiać o tak zwanym złomie złota. Zdarza się, że ktoś ma jakąś biżuterię czy jakieś stare pierścionki. Kiedy chciałby je sprzedać, to w miejscu sprzedaży mówią mu, że to można wycenić tylko w kategoriach złota, złomu. Jak rozróżnić, co będzie tym złomem złota, a co właśnie tym pełnowartościowym złotem, że tak No, powiem? to bardzo proste. Złomem złota jest to, co już się nie nadaje do spełnienia funkcji użytkowych. Czyli jeżeli mamy pierścionek, którego już nikt nie chce nosić, to jest złom. To proste. I wtedy jedynym sensownym rozwiązaniem jest po prostu udać się do jakiegoś zaufanego dealera, na przykład do nas. My wtedy ten kruszec przeliczamy, ile tam tego złota w tym złomie jest i można albo wziąć gotówkę, albo wymienić się na jakiś taki produkt inwestycyjny typu, czy lokacyjny, taki jakiś, w stylu jakiejś monety i tak dalej. Zwykle to nie są duże kwoty. Jeżeli ktoś ma złom złota czy złom srebra, to są zwykle 1000, 2000. To nie wystarczy zwykle na całą uncję, ale mamy też mniejsze monetki, które sobie można wziąć, tak? Albo z dopłatą w jedną, albo w drugą stronę. Można sobie wymienić parę pierścionków na dukata i ten dukat ma już wtedy taką wartość lokacyjno-inwestycyjną, powiedziałbym. A czy mennice, które wyrabiają sztabki złota, one mają jakiś ranking, z której mennicy złoto, które kupujemy, jest, nie wiem, bardziej wartościowe, a drugie mniej? Czy liczy się tutaj wyłącznie sama wartość tego kruszcu, który mamy? Teoretycznie jest taka organizacja na świecie, która zrzesza producentów sztabek złota. Ona się nazywa LBMA, albo po angielsku LBMA. I sztabki z tą akredytacją są godne zaufania. Ale praktyka jest inna. Są na przykład producenci z Turcji zrzeszeni w tej organizacji, których sztabki nie są w Polsce rozpoznawane i nie są traktowane z jakimś pietyzmem i szacunkiem. Więc no dobrze mieć jest po prostu zaufanego dealera. No bo wiesz, są różni dealerzy. Są tacy duzi dealerzy, którzy mają dużo placówek, nawet w jakichś centrach handlowych, i tam klient jest traktowany, powiedziałbym, tak trochę na odwal, tak? Per noga. Klient przychodzi, tam coś rzucają, nie mają dla niego czasu, już kolejka za nim jest, bo tam ktoś chce dolary wymienić albo euro. No a my jesteśmy takim trochę butikiem. Nie jesteśmy najtańsi, nie jesteśmy najdrożsi, jesteśmy tak w połowie stawki, ale też nie mamy pośpiechu. Można do nas przyjść, mamy dla każdego z klientów wiesz, 5, 10, 15 minut czasu, można się zastanowić, można rozważyć różne opcje. No ktoś pyta o sztabki, no to możemy powiedzieć takie sztabki. Może ktoś przychodzi o monetę, pyta jak zweryfikować, no to my powiemy. No, ludzie, którzy pracują w kantorach i sprzedają w kantorach złoto czy w lombardach, oni nie mają takiego komfortu. Także tak odpowiadając na to twoje pytanie, no warto mieć zaufanego dealera, który to wyjaśni takie właśnie niuanse tego rynku. No właśnie, bo często jest tak, że osoba, która chciałaby kupić swoją pierwszą sztabkę czy swoją pierwszą złotą monetę, może mieć pewnego rodzaju obawy, czy to, co ja kupię, będzie faktycznie złotem. Szczególnie jeżeli to jest zapakowane w ten certipak, no to skąd mam wiedzieć, że faktycznie ja kupiłem to złoto? No tak, dlatego najlepiej zacząć od monet. Monety są jednak bardziej takie weryfikowalne w tym sensie, że można je wziąć do ręki, w palce. Ja nie zachęcam do tego, żeby je jakoś tam specjalnie nadmiernie testować, bo każde dotknięcie to jakieś odciski palców zostawia, nie każdy ma rękawiczki, nie każdemu się te rękawiczki chce zakładać, ale możemy pokazać na wadze, jak to jest. Mamy takie specjalne testery do monet. Nawet można sobie u nas kupić za tam parę dyszek i taki tester bardzo jest fajny, wiesz, masz wtedy spokój, że wiesz, co masz, tak? Wiesz, jesteś pewny, że nikt cię nie oszukał. No ważne jest to, żeby handlować właśnie z taką firmą zrenomą jak nasza. My jesteśmy na rynku tyle lat już, że gdybyśmy mieli kogoś oszukać, no to już byśmy to dawno zrobili, tak? A teraz już przeszliśmy ten etap niemowlęcy i jesteśmy dojrzałą firmą, poważną.
No dobrze, a jakieś dowody zakupu konkretnego kruszcu, czy one są nam potrzebne, czy one są niebezpieczne? No bo słyszałem czasem o takich teoriach, że kiedy ktoś widzi, że o, kupiliśmy sztabkę złota, mamy potwierdzenie zakupu, to znaczy, że gdzieś mamy to złoto schowane, czyli wystawiamy się znowu na, tutaj jesteśmy łupem tego potencjalnego oszusta, czy nawet złodzieja. Przy każdym zakupie złota czy srebra w firmie dostaje się paragon. No i ten paragon warto sobie zachować. To jest dowód zakupu tego, że się tego kruszcu nie ukradło i po prostu warto go mieć. Dobrze, a mówi się jeszcze o tym, że no, nawet jeżeli będą trudne czasy i może się zdarzyć taka sytuacja, że będzie wojna, to w czasie wojny nie będziemy w stanie wywieźć tego złota, które mamy za granicę. I tak też mówią o tym przeciwnicy kupowania kruszców. Mało tego, mówią, że tak naprawdę często za duże sztabki złota nie będziemy w stanie wiele kupić, no bo jej się nie da podzielić. No tak, mieliśmy wojnę właśnie za naszą, cały czas ona trwa, za naszą granicą i normalnie ludzie przyjeżdżali do Polski ze złotem. No i czy ktoś z tych ludzi, którzy mają te zastrzeżenia, przyszedł i powiedział: myślałem kiedyś, że to się może być trudne, ale teraz przyjrzałem się, co się dzieje na Ukrainie i przekonałem się, że głupoty opowiadałem i przepraszam za to, że taki byłem lękliwy. Macie rację. Wiesz, ludzie... Haters gonna hate, jak to mówią. I nikogo do niczego nigdy nie przekonamy. Taka jest zasada. Ja nawet tym trollom z Moskwy nie zazdroszczę, powiem ci szczerze. Jak patrzę, jak ludzie są trudni do przekonania, to oni naprawdę mają ciężką robotę w tej Moskwie. Wiesz? Nie zazdroszczę. No dobra, to jak się będą kształtowały ceny złota w najbliższej przyszłości? Jakbyśmy mogli popatrzeć na wykresy i spróbowali trochę przewidzieć, no bo jeżeli siedzisz w branży już tyle lat, no to pewnie niewiele, pewnie już wiele w życiu widziałeś i przeżyłeś. Czy są jakieś wydarzenia, które mogą spowodować jakieś nagłe ruchy na złocie, czy to w górę, czy w dół? No pewnie, że tak. No pewnie, ciągle mogą być takie wydarzenia, które powodują ruchy w górę albo w dół, ale one z definicji są nieprzewidywalne. Bo jeżeli mówimy o jakichś tak zwanych czarnych łabędziach, no to one są, nie wiemy, czym te czarne łabędzie będą, ani kiedy się zdarzą. Generalnie co do zasady jest tak, że kurs kruszcu jest odwrotnością kursu waluty, danej waluty papierowej. Natura waluty papierowej jest taka, że ona się z biegiem czasu osłabia. Czyli każdego dnia złotówki, które masz w portfelu, kupują przeciętnie coraz mniej. No to codziennie wszystko więcej kosztuje. Makaron więcej kosztuje, benzyna, woda mineralna, Big Mac, złoto, samochód, metr kwadratowy mieszkania. No i nie jest to trudno określić, że postawić taką tezę i ją obronić, że ceny kruszców będą rosły. Będą rosły, bo wszystko, cena wszystkiego rośnie. Czy złoto będzie kosztować 10 tysięcy złotych za uncję? Oczywiście, że tak. Tylko kiedy? Czy będzie kosztować 50 tysięcy złotych za uncję? Będzie. Czy będzie kosztować milion? Oczywiście, że będzie kosztować milion. Tylko o jakiej perspektywie czasu mówimy? Czy to będzie za rok, czy za pół, czy za 10 lat, czy za 100? To jest to pytanie. Jak szybko się może waluta szmacić? No w tej sytuacji, jakiej jesteśmy dość niefajnej sytuacji. Geopolitycznej sytuacji jesteśmy niefajni, pomiędzy dwoma agresywnymi krajami. Jesteśmy w sytuacji politycznej niefajni, bo mamy konflikt między parlamentem a prezydentem. Jesteśmy w sytuacji demograficznej bardzo niefajnej, bo z każdym rokiem nam coraz więcej ludzi przechodzi na emerytury i coraz więcej potrzebujemy pieniędzy. Pod każdym względem jesteśmy w niefajnej sytuacji i każdy z tych elementów będzie prowadziło do tego, że złoto drożeje, a waluta się szmaci. Także tak to wygląda. No dobra, ale jeszcze jest ten kurs złota giełdowy, a on, tak jak
tak jak ceny na przykład wyceny akcji czy innych produktów finansowych, nie zawsze jest jeden do jednego skorelowany z wartością tego przedmiotu, bo to są tylko często jakieś kontrakty, zakłady czy innego rodzaju produkty finansowe, ale one w pewien sposób wpływają też na cenę tego danego kruszcu, jeżeli mówimy o kruszec. Czy były jakieś bardzo duże anomalie w tym, że kurs złota zachowywał się naprawdę nie proporcjonalnie do tego, jak się powinien zachowywać? Oczywiście, że tak. Taką sytuacją były te właśnie dwa duże wydarzenia, gdy mieliśmy pandemię i mieliśmy wojnę. W bardziej hardkorowym momentem była zdecydowanie pierwsza sytuacja. Przez pewien czas w ogóle kruszec był niedostępny. Sprzedawaliśmy tylko to, co mieliśmy na magazynie ze starych zapasów i to bardzo szybko zeszło. I trochę rzeczy żeśmy sprzedawali, które mieliśmy ze skupu w bardzo niewielkiej ilości. Więc oczywiście tak, i te wtedy następuje tak zwane oderwanie od giełdy. Fizyk tak zwany, czyli fizyczny metal, jest dużo droższy od teoretycznego kursu metalu. To się zdarza. Mhm. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Wam również dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Widzimy się co tydzień i przypominam, tak jak na początku filmu, o subskrypcjach i komentarzach. Do zobaczenia.